A my przenosimy się do Torunia. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej ponownie gościła wielu interesujących prelegentów. Suwerenność monetarna Polski w setną rocznicę wprowadzenia złotego do obiegu to temat dzisiejszej konferencji. Założona w 2001 roku Akademia Kultury Społecznej i Medialnej szybko stała się jednym z wiodących ośrodków kształcenia w Polsce to za sprawą bogatej oferty edukacyjnej i tradycji akademickiej. Jednym z kluczowych atutów Akademii jest jej zaangażowanie w organizację licznych konferencji naukowych. Jedna z nich odbyła się dziś. Mówi rektor i profesor uczelni ojciec doktor Zdzisław Klawka. Mam nadzieję, że ta konferencja przyczyni się do podniesienia świadomości społeczeństwa na te tak bardzo ważne tematy. A temat to suwerenność monetarna Polski w setną rocznicę wprowadzenia złotego do obiegu. Kwestia istotna, zwłaszcza w kontekście międzynarodowej debaty na temat przyjęcia euro w Polsce. Gdzie była jedność tradycji, jedność języka, jedność historii, te unie wówczas walutowe przetrwały czy trwały najdłużej. Wskazuje profesor Feniks Grondalski z Narodowego Banku Polskiego. Własna waluta jest jednym z kluczowych elementów suwerenności państwa. Pozwala na zachowanie niezależności ekonomicznej i politycznej. O tym, dlaczego jeszcze warto mieć własną walutę, mówił profesor Eric Won kraje, które posiadają własne waluty, własne banki centralne, przechodzą kryzysy finansowe czy jakieś perturbacje w gospodarce dużo łagodniej i tak samo szybciej odbudowują gospodarki po kryzysie. Z kolei doktor Mateusz Guzikowski mówił o tutach niezależności banku centralnego. Nasz niezależny bank centralny jest filarem niepodległości. Ma swobodę decydowania o doborze instrumentu polityki pieniężnej. Który będzie skutkował tym, że złoto będzie stabilne, a więc będzie wiarygodny na arenie międzynarodowej. Swoboda decydowania, niezależność w zakresie decyzji. Dzisiejsza debata opierała się także na doświadczeniach innych krajów, głównie Europy Środkowo-Wschodniej. Ten temat opisała szerzej profesor Aksimy doktor Dorota Żuchowska. Warto przyjrzeć się tym gospodarkom, które przed nami przeszły taką ścieżkę. Czyli miały to doświadczenie pobytu w systemie ERM-2. On jest nazywany czasem jako przedpokój strefy euro. I okazuje się, że ten przedpokój dla niektórych był dość krótki. Minimum dwa lata wymagane. Udało się Słowec Słowenii i Słowacji maksymalnie w okresie trzech lat osiągnąć spełnienie kryteriów, ale dla gospodarki Litwy to było dziesięć i pół roku pobytu w tym przedpokoju. Kolejno, profesor Krzysztof Borowski mówił o inwestycjach na rynku srebrnych monet kolekcjonerskich wyemitowanych przez Narodowy Bank Polski po 2021 roku. Jest to rynek stabilny i systematycznie rosnący. Jako, że mija sto lat wprowadzenia złotego do obiegu, warto także podkreślić aspekt historyczny naszej waluty. O znaczeniu reformy premiera Władysława Grabskiego w dwudziestoleciu międzywojennym mówiła dr Katarzyna Kamińska. Zmiany, które wprowadził były przede wszystkim też trudne dla społeczeństwa. One uderzały w tą najbogatszą część polskiego społeczeństwa. Chodzi o wzrost obciążeń podatkowych. Nie zabrakło także kwestii związanych z oceną mocnych i słabych stron cyfrowej waluty banku centralnego. Współczesne banki centralne powinny prowadzić prowadzić badania oraz pilotaże dotyczące możliwości i skutków emitowania własnej waluty cyfrowej, nawet mimo braku woli jej wprowadzenia, co stanowi rekomendacje w zakresie prowadzonej polityki monetarnej. Wskazuje profesor Agnieszka Czajkowska. Sesja plenarna zakończyła się wykładem na temat umiędzynarodowienia waluty w formie pieniądza cyfrowego Banku Centralnego. Istnieje wiele korzyści z płatności cyfrowych. Są bardziej efektywne, jak już wcześniej powiedziałem, umożliwiają lepszą transmisję polityki monetarnej. Ocenia profesor Piotr Łasak. Również dziś w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej miało miejsce wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych. Gratulacje i życzymy państwu dalszego rozwoju. A jeszcze oferta studiów podyplomowych jest dalej dla państwa otwarta. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej www.axim.edu.pl.